Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl, Kośnik radiowne. I wracamy w Odesei Wyborczej. Teraz trochę uspokoimy rytm. Po szalonej rozmowie przyjdzie czas na rozmowy, gdzie może być również szalone, ale będą też konkretne rozwiązania. Nie będziemy, przestaniemy bujać w obłokach, zejdziemy twardo na ziemię i do konkretnych, nawet materialnych spraw. Adrian Borecki, dziennikarz Telewizji Republika w naszym studiu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I wczoraj materiałśmy liczyli przed wejściem na antenę, ile osób mogło go obejrzeć. Wyszło nam tak z grubsza licząc 3 miliony odbiorców. Myślę, że nawet może być więcej, bo sam y, y, widz, który oglądał w telewizorze, to tak według Nielsena, czyli też to, te dane mogą być większe, nie wiem, 700 czy 800 tysięcy przepraszam, do tego ponad 550 tysięcy na moim koncie na portalu X. Oczywiście osoby podają dalej, też sobie biorą, więc te, te zasięgi też są dużo większe. Plus na YouTubie Telewizji Republika to też jest program dzisiaj i też osobny materiał, to też jest łącznie ponad 160 tysięcy, więc zasięgi ma to ogromne. Widać, że ten temat grzeje. To, czyli co? Czyli materiał finansowania mieszkania przez małżeństwo pana wice sprawiedliwości i posła Platformy Arkadiusza Myrchy oraz posłanki Platformy Kingi Gajewskiej. Sprawa się być prozaiczna. Dwóch posłów, jedna z pod Warszawy, pani poseł, pan poseł Storunia zawierali im związek małżeński i wynajmują mieszkanie w Warszawie i pobierają na to u dodatek z Sejmu. 7750 zł. No, no i idzie tu afera. Każdy, oczywiście każdy poseł spoza Warszawy. jest zgodnie z prawem. Tak się tłumaczy cała koalicja obywatelska, która oczywiście broni małżeństwa poselskiego, małżeństwa koalicji obywatelskiej. No i co tu, jeżeli chodzi o sprawę? Przede wszystkim tak, wygadała się też Kinga Gajewska w rozmowie z wyborczej że jeszcze dokładać muszą jedną trzecią. Czyli z prostych obliczeń wynika, że no prawie 8 tysięcy plus jeszcze jedna trzecia tego, no to wychodzi 12. około 12 tysięcy złotych za wydajem mieszkania. Bo w Warszawie Dużo. ustaliliśmy, gdzie jest to mieszkanie. Na 99% mogą się przemieszczać, mogli już zmienić wynajem. Jest to mieszkanie na warszawskim Powiślu. No oczywiście w ekskluzywnej lokalizacji, toż przy elektrowni Powiśle. I też pytanie, Jaki jest to apartament? Bo oczywiście to nie jest, że tak powiem, biedą tam nie piszczy. Biednie nie jest. No Fakt... ale też dlaczego ma być biednie? Politycy, wiceminister, fachowcy powinni zarabiać dużo i godnie żyć. No w szczególności dzisiaj, kiedy jest powódź, kiedy na przykład wiele rodzin na Dolnym Śląsku nie ma pieniędzy od rządu na odbudowę swojego mieszkania. To jest rzeczywiście bardzo moralne, oczywiście w cudzysłowie to mówię, to jest absolutny szczyt hipokryzji. Tym bardziej, że i Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha w kampanii wyborczej byli pierwsi, żeby mówić o dojeniu państwa. No ale no nie, no. pobieranie 8 tysięcy na wynajem mieszkania to nie jest dojenie państwa, ale bardziej bulwersuje chyba jeszcze inna rzecz. To znaczy? Mianowicie dom. Bo dom, pani Kigajska jest... i pan Myrcha mają nieruchomość. Mają nieruchomość bardzo piękną w podwarszawskich, podwarszawskie błonie, to jest to miejsce, gdzie znajduje się ten dom. Willa, no bo przepraszam, tutaj się niektórzy oburzają na portalu ich, że przecież to normalny dom. No, a jeżeli na za przeproszeniem, dom, który wygląda mało atrakcyjnie Jarosława Kaczyńskiego na Żoli Bożu. Mówi się, że jest to willa, nie wiem, rezydencja, czy to, pałac tym, tym Jarosława bardziej, Kaczyńskiego tak. na Żoliborzu. No to przepraszam, to, to już jest w ogóle, nie wiem, jakiś zamek... Zamek myrchów. Myrchać już jest, świetne pojęcie w słowniku w internecie pojawiło się. Czyli coś robić tak nie do końca uczciwie, nie, nie do końca etycznie też mam wrażenie, ponieważ mając taki dom, no, piękna rezydencja wykończona z zewnątrz, już wyglądająca naprawdę zacnie. W środku jak no, zaglądamy przez okna, bo oczywiście pozamykane są meble, z kominów wydobywa się tym, czyli widać, że tak samo ogrzewanie działa tak, pełną parą. Gaz, tak, no jeżeli to miejsce nie nadaje się do zamieszkania, no to przepraszam, po co jest utrzymywane ciepło? No jeszcze mrozów nie ma, jeszcze nic z tym murą by się nie stało. No chyba zależy im, żeby cały czas ciepełko w domu było. Y Czyli tak, się czy wydaje się, że pani Kinga Gajewska mówiła, że budują dom. Tak, no to jest przede wszystkim tłumaczenie. Oni mówią, że oni się tam przeprowadzą, jak skończą budowie. budowę. No to ja się zastanawiam, jak ten dom będzie wyglądał, jak ta budowa będzie zakończona. Skoro tak wygląda, jak jest w budowie, no to naprawdę nie wiem, chyba będą złote klamki w środku albo. Ale to To wróćmy do tego, czy jest afera, czy nie ma afery. Sami zainteresowani milczą, zwłaszcza po, po twoim reportażu Cisza. Tak, to tak, który pokazał, to jest że no, mają. Ustanawiające. Zastanawiająca jest cisza kartelu medialnego, tam gdzie Donald Tusk ma jakieś, bo wiemy, że no, nielegalną TVP zarządza. TVN no to jest no, przybudówka platformy. W Polsacie też zresztą Tusk mówił, że ma wpływy, że ma, może nacisnąć, to jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Myślę, że niewiele osób pamięta też tę wypowiedź, właśnie, ale to doskonale to kiedyś pokazuje. Kiedyś o tym mówił. Tak. Że mamy to I Polsat, mamy TVN. Dokładnie. To Donald Fajta. Tusk ma wpływ tak naprawdę na wszystkie yy, większość tak naprawdę mediów Polsce, no, na, na razie na, wszystkie... na Republikę oczywiście nie, nie. dlatego możemy o tym mówić, bo inni. Raczej o tym nie powiedzą, raczej nie pokażą tego domu tej willi. Pytasz, czy jest afera? Jest afera. No bo tutaj, jeżeli wmawia się ludziom, że w dom jest w budowie, kiedy widzimy, że tak naprawdę dom no, jest już albo wykończony, albo na praktycznie ukończeniu. Byłeś Myślę... przed tym domem, tak, tak. filmowałeś go, tam się gaz, powiedziałeś, że ładnie jest kosz, tak jakby tam ktoś mieszkał, a jednocześnie. No, Arkadiusz się Myrcha się jest mieszka. fanem koszykówki. No to jeżeli widzimy kosz, no to po co tam było? Jak skoro się nie mieszka, no to co? tak Tylko sobie przed dom porzucać w kosza, przychodzi Arkadiusz Myrcha. Tam jest boisko obok tego mieszkania, które wynajmują za 12 tysięcy na warszawskim powiślu. Tam jest chyba szkoła czy przedszkole i tam też może sobie Arkadiusz Myrcha porzucać w kosza. No chyba, że woli prywatne boisko, no to wtedy rozumiemy. No, kto Boga temu zabroni. To też nie było łatwo ustalić, który dokładnie jest to dom. Na szczęście. We'll be right back. okoliczni mieszkańcy, dwóch okolicznych mieszkańców, pokazało mi dokładnie, który jest dom właśnie Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrcha, który jest dom Kingi Gaje, rodziców Kingi Gajewskiej. Tak, rodzice. to jest bardzo blisko. Tam też są, jest wiele, wiele nieścisłości wiele podejrzeń co do różnych biznes biznesów, w szczególności ojca Kingi Gajewskiej, ale to jest w ogóle na osobny temat. Zdaje się, że temat. rodzice Kingi Gajewski, ojciec Kingi Gajewskiej jest wziętym przedsiębiorcą, biznesmenem. Zaczynał chyba jeszcze tak osiem i od dość ciekawego asortymentu, że chyba w, robił w złocie i w, w kamieniu. Ten wątek chyba do tej pory się pojawia, też są takie głosy, ale też bardzo ciekawe głosy usłyszałem od okolicznych mieszkańców, że no, inwestuje w działki w okolicy. Zresztą no, tam, tam powstała niedawno piękna stacja kolejowa, że tak naprawdę no, ta stacja kolejowa mieści się około kilometra od Willi Gajewskiej Imerchy i Myrchy. Było rokitno do Warszawy wśród mieście dzisiaj 29 minut. Więc tutaj mowa, jakieś zaszczędzenie czasu. Więc, no tak, tutaj mamy pół godziny dojazdu do centrum, no, ale oczywiście musimy pobierać 8 000, prawie 8 tysięcy z pieniędzy podatników, żeby sobie mieszkać jeszcze w apartamentowcu w centrum Warszawy. no Oczywiście no, mają do tego prawo, takie jest prawo, no ale czy to, czy to nie jest dojenie państwa, o którym przecież tak mówili? no Bo to się sumuje, to nie. chyba się sumuje w takiej Jakie już kwoty, te dodatki dla Państwa Myrchów na mieszkanie pobierane z naszych podatków, to idą już tam w setki tysięcy złotych, jakby to sumować przez parę lat, bo to nie jest sytuacja, która trwa od wczoraj. Ja myślę, że i Arkadiusz Myrcha, i Kinga Gajewska zdają sobie sprawę, że teraz jest badanie, kto jest właścicielem tego mieszkania, którego, które wynajmują, ponieważ to jest bardzo zastanawiające, że w ogóle za taką cenę, za 12 tysięcy w tej lokalizacji, to też jest Dwa zastanawiające. Pokoje. Dwa pokoje, tak? No bo jak tam któryś z dziennikarzy sprawdził, to tam chodzą mieszkania za wynajem 6-8 tysięcy, tak? Za 12 tysięcy fakt tutaj przywołuje, że można wynająć apartament w wieżowcu przy ulicy Złotej 44. No to, to przepraszam w dwupokojowych chyba 65 metrów. No to też, też. za przeproszeniem zmieszczą się tam z trójką małych dzieci. Bo taki jest chyba aktualny stan posiadania, jeżeli chodzi o potomstwo te tego małżeństwa. Też jeżeli chodzi o ustalenia dokładnej lokalizacji, kiedy kręciliśmy przebitki tego domu wczoraj z zewnątrz, nagle na podwórku weszły dwie kobiety. No ja taki zdziwiony mówię, o co chodzi? Nie wiem, czy to byli rodzice, czy to była mama, nie znam mamyki. Gajewski. nie wiem jak wygląda, tej drugiej kobiety też absolutnie nie rozpoznałem. No i pierwsze moje pytanie, żeby potwierdzić u drugiego źródła, pre, u trzeciego już tak naprawdę, czy to jest rezydencja, czy to jest willa Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Merchy? Tak, oczywiście tak, no tak, ale no tutaj teraz ich nie ma, usłyszałem, no ale się pytam, kim panie są? Nie, nie, nieważne, proszę tutaj nie kręcić, proszę tutaj nas nie przepytywać, no widać, że ewidentnie chcą, żeby ta sprawa została pod kurtyną żeby absolutnie nie wyszło to na światło dzienne. No i też to, co, na co zwróciłeś uwagę, że absolutny brak reakcji Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Merchyna na te Jakby ujęcia... Jakby tematu nie było. Nie, nie ma. Jest absolutnie, nic się nie dzieje. Zresztą, co mnie zastanawia najbardziej, mnie... Myślę, zastanowiło to, że, że sprawa jest poważna. Komentarze dwóch osób, które absolutnie kojarzą się na portalu X z ośmioma gwiazdkami, a nie z popieraniem prawicy. I to jest tak, generalnie nie popieram działalności stacji Republika, ale warto udostępnić materiał obnażający hipokryzję ludzi obecnej władzy. I to jest oczywiście to niezależnie od poglądów, czy masz poglądy prawicowe, czy lewicowe, jeżeli widzisz takie coś, no to się zastanawiasz. Oni mówili o dojeniu państwa. No to, to to nie to jest siedem, hipokryzja. Przez bezczelność 7750 miesiąc na wynajem mieszkania, chociaż ma się dom tuż pod Warszawą. To też ostatnie pytanie: w kontekście domu nawet przyjechałeś samochodem od tego miejsca, gdzie jest dom do Sejm. Sejmu. Ile? 37 minut? Dobrze. 37 minut dokładnie i to naprawdę spokojną, przepisową jazdą. Warto też dodać, że Arkadiusz Myrcha wice wiceminister sprawiedliwości ma auto służbowe z kierowcą, więc oni doskonale wiedzą, jak przycisnąć, żeby dojechać w pół godziny nawet. Kolejne jeszcze tak... <grym> Bawią mnie trochę tego typu, oczywiście wyzwiska, to już nie traktuję tego poważnie, ale w kontekście, że z obrzydzeniem podaje ten ściek dalej, ale czy Gajewska naprawdę ma ludzi za idiotów? Myślała, że nikt nie sprawdzi, gdzie mają dom? to widać że nawet ludzie koalicji obywatelskiej ludzie wspierające obecną koalicję 13 grudnia też już mają tego dość to też widzą że przegieli że rzeczywiście przegieli. jest tak że ta sprawa budzi ciekawość sprawdzono dokładnie wydatki na biura na inne rzeczy wyszło że ekspresy tak biuro pana Myrchy, co roku kupowało ekspres do kawy a jednego roku dwa ekspresy czyli w trzy lata elektroniczne tak też chyba Kinga kurzacza ja się zastanawiam bo pacinki te cztery ten bo to chyba jest jest tak. Jest, ale jeszcze odkurzacze, no to, to tak. chyba jeszcze jako robot, tak? Z tego tak, tak. to się zastanawiam, czy aż tak duże jest biuro poselskie Kingi Gajewskiej, że potrzebny jest robot do sprzątania. Pytanie, czy może sko... jest potrzebne do sprzątania nowo wybudowanego domu? To jest pytanie, i to jest pytanie, na które powinna, e, Zresztą, Gdyby Kinga Gajewska i Rkadiusz Marycha nie mieli nic na sumieniu, przecież oni by dzisiaj weszli, zrobili transmisję live z tego domu pokazali, że on się nie nadaje do zamieszkania. Dlaczego tego nie ma? To już Niech na nas koń... zaproszą, czekam na zaproszenie telewizji Republiki z przyjemnością przyjadę, pokażę, jak ten dom nie nadaje się do zamieszkania. Tylko zapukać, proszę nie wynosić mebli. Zapukać i, i się przejść. Ostatnie pytanie o kwestię związaną z polityką, bo wydaje się, że ta sprawa trafiła pod strzechy, że to jest sprawa, która już nie jest tylko kwestią, no, być może pobrania w wątpliwie moralny sposób iluś set tysięcy złotych, ale to jest sprawa polityczna. Ona trafiła pod strzechy. To jest tak, że to będzie kłopot polityczny dla Platformy Obywatelskiej. W dużej mierze też to zależy od e, polityków opozycji. Jeżeli oni e, rzeczywiście zaczną sprawdzać, mają też takie możliwości, mają możliwości kontrole poselskie, no bo jednak e, my, jako dziennikarze Republiki, nie jesteśmy wpuszczeni na konferencję e, premiera. My, jako dziennikarze Republiki, też nie otrzymujemy nawet zapytania, e, odpowiedzi na nasze zapytania e, z kprm oczywiście w formie e, do, informacji, do, dostępu do informacji publicznych, co też jest oczywiście złamaniem prawa przez KPRM, przez Donalda Tuska. No, ale Donald Tusk nas nie uznaje jako mediów. No cóż, no inny Donald nas uznaje, Donald Trump z nami rozmawia. Jakoś przebolujemy to, że Donald Tusk nie chce z nami rozmawiać, ale mam dzisiaj apel też do innych mediów, Żeby ponieważ zapytały. tak, dzisiaj jest posiedzenie dzisiaj jest wtorek, tak? No tak. to zapewne dzisiaj będzie posiedzenie Rady Ministrów. Najprawdopodobniej, bo też to różnie bywa. Po tych posiedzeniach są konferencje prasowe premiera Donalda Tuska. Tam nas Donald Tusk nie chce wpuścić. łamie prawo. Republika nie jest wpuszczana. Nie mam możliwości zadania pytania Donaldowi Tuskowi. No Wściek się po ostatnich pytaniach dostał Furii, yy, kiedy to, tak było. Yy, więc czekam, aż inne media zapytają: co z Kingą Gajewską, co z Arkadiuszem Myrchą? Czy będzie żądał dymisji ministra Myrchy, czy nie? Yy, czy w ogóle popiera takie działania? Czy będzie bronił tak zwanego dojenia państwa? Bo to chyba Myrchać już się nazywa, tak? Tak jest. Jeden z, z lewicy poleciał za yy, też takie niejasności, więc może i nie. Jeden z wiceministrów tylko za to, że był w Ameryce A. podczas głosowania. Tak, to prawda. To też się zdarzyło. Nadia Borecki Telewizja Republika, autor reportażu, materiału dziennikarskiego o, o tym, jak wyglądają sprawy finansowe małżeństwa Arkadiusza Myrchy i Kingi Gajewskiej. Zachęcamy na YouTube Republiki Jest Cały, materiał, Cały materiał na portalu X na moim koncie również, więc Już. zachęcamy do obejrzenia, zapoznania się, jak wygląda I wyciągnięcia dom w budowie. wniosków. Dziękuję Dokładnie. bardzo, Dziękuję ponieważ bardzo za, za, za obecność w studiu.